Tak jak obiecałam, będziemy rozmawiać o sztuce. Moim gościem pani Małgorzata Szyk, witam serdecznie, witam. Koordynator produkcji, a będziemy mówić o wystawie Nowy Porządek, która ma miejsce w Art Station w Starym Browarze. No i jest to wystawa prac z kolekcji pani Grażyny Kulczyk, jedna z największych kolekcji w Polsce, prawda? Jak najbardziej, przede wszystkim jedna z największych kolekcji sztuki współczesnej, co ważne. Oczywiście mamy wielu kolekcjonerów, ale wielu z nich też lubuje się w sztuce dawnej. Co więcej, kolekcja, która jest upubliczniona, tak? To znaczy tutaj przy Nowym Porządku mamy okazję zobaczyć większość prac z kolekcji wymieszanych, połączonych z pracami wypożyczanymi z innych galerii, z innych instytucji, od artystów, często wykonanych bezpośrednio na naszą wystawę, jakby na zamówienie kuratorów. Kto tutaj był inicjatorem tej wystawy? No właśnie tym razem postanowiliśmy zaprosić kuratorów z zewnątrz. Są to Justyna Kowalska, Tomasz Plata i Michał Suchora. Myślę, że i oni, i my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej współpracy i oni zaproponowali z jednej strony nowy porządek, jeżeli chodzi o samą kolekcję i wybór jakby tych klasycznych, takich już też awangardowych, ale jakby klasycznych, dosyć znanych artystów, którzy pochodzą jakby z tego starszego pokolenia, ich pozycja jakby w historii sztuki jest już ugruntowana. Niech to będzie chociażby Roman Opałka, Henryk Starzewski. I wybrali też dwie prace bardzo ważne dla samej kolekcjonerki, jakby ważne też dla profilu kolekcji. Są to dwie prace Donalda Dżada, dość wizualnie kontrowersyjne, tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie wyglądające nawet może jak dzieła sztuki, a raczej jak jakieś obiekty wykonane, bo naprawdę wykonane są po prostu przemysłowo, bez nawet dotknięcia w ogóle ręki artysty. Klasyczne dla lat 60., jakby bardzo ważne w tym, co się wydarzyło później w sztuce. I one są kluczowymi jakby obiektami dla całej narracji w tej wystawie, całej historii, która jakby się tam odbywa na poszczególnych poziomach. Tak jak mówiłam, to są te prace z kolekcji, połączone z pracami młodych artystów, z młodszego pokolenia i też średniego, którzy zostali zaproszeni na naszą wystawę, aby połączyć się z tymi starszymi i jakby wejść z nimi w dialog, tak? To znaczy pokazać, w jaki sposób ta tradycja tej sztuki minimalnej, tej niedekoracyjnej, tej, która jakby próbuje zrobić jak najmniej, a nie jak najwięcej, w jaki sposób ona się odbiła na twórczości właśnie tych artystów młodych, którzy jakby żyją w zupełnie innej rzeczywistości, w innej sytuacji, nie wiem, gospodarczo-polityczno-ekonomicznej, a jakby ten język sztuki, ta estetyka jest im nadal w jakiś sposób bliska. I kuratorzy jakby zadali to pytanie też poprzez aranżację i konkretne zestawienia poszczególnych prac, w jaki sposób jakby ten dialog się odbywa i czy on jest na czyjąś korzyść lub niekorzyść, jakby co z tego wynika. I tym samym chcieli też postawić ogólnie pytanie o jakby pewien wizerunek polskiej sztuki i tego, i podkreślić to, że jakby ten minimalizm jest nadal bardzo ważny dla artystów i oni się do niego odnoszą też w taki bardzo charakterystyczny sposób, często może nawet z nutą ironii czy humoru. Wróćmy może do samych korzeni. Nowy porządek, taki jest tytuł tej wystawy. Co to za tytuł? Kto wpadł na ten pomysł? Myślę, że tytuł jakby sam z siebie się troszkę narzucił. Dla kuratorów był on taki dosyć oczywisty. Po pierwsze, tak jak mówiłam, nowy porządek samej kolekcji. Wiele z tych prac, kilka było już pokazywanych w pierwszej odsłonie kolekcji w 2007 roku, ale większość z nich jeszcze nie była pokazywana, w tym właśnie praca Donalda Dżada. I w tym sensie nowy porządek jakby na nowo pokazanie kolekcji, a z drugiej strony nowy porządek właśnie poprzez ten stosunek młodych artystów do tej tradycji minimalnej, do tego, w jaki sposób jakby odwracają oni to nasze dotychczasowe myślenie o tym, czym była sztuka minimalna. Myślę, że to mniej więcej o to chodzi. Wystawę Nowy Porządek możemy oglądać w Art Station w Starym Browarze. Od kiedy? I właściwie to już teraz taka końcóweczka, ponieważ zostało nam jeszcze kilkanaście dni, do 9 lutego. Ale to już trwa, prawda? Dokładnie. Wystawa trwa już kilka miesięcy, kończy się 9 lutego, także właściwie ostatnie dni, ostatnia jeszcze szansa dla tych, którzy nie widzieli. Jest czynna codziennie od 12 do 19, także w weekendy. No i przede wszystkim jeszcze kilka wydarzeń towarzyszących.
No to może zacznijmy od tych wydarzeń najbardziej nam bliskich, czyli pierwsze wydarzenia to są warsztaty przeznaczone dla dzieci 14 stycznia. To już w tę sobotę. Warsztaty, co miesiąc staraliśmy się, aby te warsztaty przyjmowały inną formułę i z miesiąca na miesiąc dzieci przybywało. Nawet się zastanawialiśmy, czy nie robić zapisów, ale wstęp na nie jest wolny, zapisów nie ma. Zapraszamy zarówno rodziców z dziećmi, same dzieci. Zachęcamy też, żeby dzieci zostawiać i tak naprawdę skorzystać z tego półtorej godziny czasu wolnego. No właśnie, wolnego. To jest półtorej godziny. Tak, warsztaty trwają około półtorej godziny. Polegają na tym, że jakby jest ta pierwsza część, kiedy prowadząca pokazuje dzieciom, co w ogóle można na wystawie zobaczyć i bardzo fajnym, takim uproszczonym, ale no nie... właśnie dziecięcym językiem o tym, o czym mówiłyśmy przed programem. Tak, przystępnym dziecięcym językiem, ale też z doświadczenia wiem, że rodzicom również się to podoba. Opowiada o tym, co można na wystawie zobaczyć i po prostu o co chodzi. A w drugiej części dzieci mają możliwość wykonania własnych prac pod konkretnym hasłem, że tak powiem, z inspiracji samą wystawą. Mieliśmy już też jakby warsztaty, które dotyczyły inspiracji. Mieliśmy też warsztaty pod hasłem Świat na opak. Tym razem jest to hasło Wszystko w porządku, nawiązujące bezpośrednio do tytułu wystawy. Jako że ostatnie są one też jakby taką, przyświeca im taka idea, że to teraz dzieci jakby przywracają ten porządek albo na nowo go jakby stwarzają na wystawie nowy porządek. Jeszcze może podkreślmy, w jakim wieku powinny być dzieci. Dzieci zapraszamy od 5 do 10 lat. Oczywiście czterolatki też jak najbardziej znajdą sobie u nas coś do zrobienia i dokładnie. No tak. I niekoniecznie z opiekunami, rodzice nie muszą się martwić, mogą ze spokojem sobie zostawić dziecko, no jest w dobrych rękach i przez te półtorej godziny na pewno będzie się dobrze bawiło. No i właśnie 20 stycznia, kolejne wydarzenie. 20 stycznia też ostatnie oprowadzanie kuratorskie, też mieliśmy już ich kilka, każdy z kuratorów po kolei oprowadzał. Już jak dość dla starszych. I tym razem Michał Suchora opowie o idei wystawy. Zawsze myślę, jest to dużo ciekawsze, kiedy ktoś, kto zna się na tym, dokładnie, tak, od podszewki, opowie ale też w taki przystępny sposób i myślę z dużą pasją i zaangażowaniem o idei wystawy. Na pewno jest to bardziej atrakcyjne niż kiedy samemu jakby musimy podążać tą historią z kartką w ręku. Także na pewno zawsze warto przyjść. To jest piątek, 20 stycznia, godzina 18. To już ostatnie oprowadzanie i myślę, że warto. I również wstęp wolny. Również wstęp wolny, tak. No i jeszcze potem 26 stycznia, to jest czwartek, z kolei godzina 16. Bliżej sztuki, tak zatytułowane. Tak, jest to cykl naszych spotkań, z których kierujemy z kolei do seniorów. Dwie, można powiedzieć, czyli cały przekrój wiekowy, od najmłodszych do tych najstarszych. Tak jest, tym razem dla seniorów. Jakby zauważyliśmy, że u nas w muzeach czy galeriach czasami rzeczywiście pomija się tę grupę. Dla niej jakby sztuka współczesna, jakby jest, ta grupa jest definiowana jako tak, do której ta sztuka nie trafi, czy może ich nie interesuje, jest dla nich zbyt trudna. My jakby staramy się przełamać ten stereotyp i za pomocą takiej formy jakby oprowadzania, warsztatów, dyskusji przede wszystkim, nie staramy się przekazywać jak największej ilości wiedzy i informacji, tylko raczej wejść jakby w dialog z tą grupą i pokazać im, że sztuka współczesna wcale nie musi być taka niezrozumiała, że jest w niej jakby też bardzo wiele takich wartości, która dla tej grupy też może być ważna. Szczególnie, że na wystawie mamy wielu też artystów, można powiedzieć, seniorów, tak? Roman Opałka zmarł w zeszłym roku i tak dalej. Jakie idee są ciągle aktualne i żywe, a co zostało odrzucone tak naprawdę? Jeżeli chodzi o nowy porządek, tak? Jeżeli chodzi o artystów. Jeżeli chodzi o tą sztukę, tak zwany minimalizm czy minimal art z lat 60., która się zrodziła w Stanach, która jakby miała swój określony, bardzo taki kontekst historyczny. Myślę, że wielu z widzów ONTV może kojarzyć Jacksona Pollocka, zresztą był film z Edem Harrisem, Pollock. To był ten artysta, który stał jakby kompletnie po drugiej stronie, można powiedzieć, barykady i jakby jego poglądy na sztukę były takie, że wyrażał się w niej kompletnie on jako on sam, jako indywiduum, jako i jakby ekspresjonistycznie się w niej po prostu realizował.
Natomiast z drugiej strony był właśnie Donald Judd, pokazany u nas na wystawie między innymi i inni artyści z tej grupy, którzy właśnie odrzucali zupełnie to, że jest to coś osobistego i jakby coś spersonalizowana wypowiedź i dążyli do tego, żeby ich sztuka była całkowicie obiektywna, jakby wchodziła w dialog z przestrzenią, jakby nie istniała jako obiekt sam sobie, jako obraz, przed którym stoimy i podziwiamy, czy jako rzeźba, ale raczej myśleli na przykład o rzeźbie jako o malarstwie i tak dalej. Natomiast ten sposób myślenia o sztuce jest, tak jak mówiłam, już u nas reprezentowany przez Donalda Judda i tych starszych artystów. Natomiast z drugiej strony mamy tych młodych, którzy często biorą sobie na warsztat konkretne prace z minimal artu i historyczne i jakby do nich się odnoszą, albo z kolei tworzą swoje własne prace, które jakby estetyka jest zupełnie minimalna. Mamy na przykład pracę Michała Budnego, która jest tak naprawdę bardzo prostym pomysłem, a jednocześnie takim bardzo poetyckim i ulotnym. Jest to płyta paździerzowa, na którą okrągła, włożona prosto na ziemi, na którą naciągnięty jest papier fotograficzny. I to jest jakby praca, która żyje, ponieważ na nią spryskuje się po prostu ze spryskiwacza, takiego jak do kwiatów, wodę i ta woda powoduje na tym papierze fotograficznym, że on zaczyna tak falować i tworzyć jakby taką swoją własną, w ogóle swoje własne życie, swoją własną powierzchnię. Nowy porządek. Swój nowy porządek. I oczywiście skojarzeń można mieć wiele, komuś może ona się kojarzyć z księżycem, komuś z czymś jeszcze zupełnie innym, ale tak naprawdę ważne jest to, że nie jest to tak jak właśnie u minimalistów w latach 60. jakby obiekt zrobiony z jakiegoś przemysłowego materiału, ciężki, stalowy, nie wiem, aluminiowy, który jest jakby cały w sam sobie zamknięty, tylko jest to coś, jakby z czymś wchodzimy w dialog, coś trochę takiego może nawet interaktywnego i przede wszystkim też coś takiego może lekko dowcipnego, czy lekkiego, też przede wszystkim lekkiego. I to jest chyba ta podstawowa różnica, którą kuratorzy starali się podkreślić tutaj, pokazując pracę tych artystów. Może jeszcze wymienię kilka nazwisk, bo w sumie o tym nie mówiliśmy. Z tych klasycznych artystów to właśnie będzie Roman Opałka, Henryk Starzewski, Edward Krasiński. To akurat bardziej humorystyczna wersja, jeżeli chodzi o minimalizm. Jego niebieski pasek, którym oznaczał przestrzeń wszędzie wkoło, wszystko i każdego. A z kolei z młodych artystów mamy m.in. poznańską artystkę Małgosię Szymankiewicz, coraz naprawdę bardziej znaną zarówno w Polsce, jak i na świecie. Michała Budnego, który też ma mnóstwo wystaw międzynarodowych. Agnieszkę Kalinowską, niedawno wielka wystawa w Wiedniu, więc też takie nazwiska można powiedzieć gorące. Tak, same znakomitości tak naprawdę. Tak naprawdę, tak. Najciekawsze dzieło sztuki, Twoim zdaniem, które możemy podziwiać? Myślę, że bardzo fajną pracą jest praca, której jakby też powstawanie miałam okazję oglądać. Jest to mural, czy też fresk Jarosława Flicińskiego. To jest artysta takiej około 50-tki, który bardzo dużo podróżuje też po świecie i jakby te prace swoje wykonuje w różnych miejscach. Między innymi we Wrocławiu w domu handlowym Renoma też jest jego praca. Czasem są one bardzo kolorowe, tak grają jakby z jakimś optycznym wrażeniem. U nas z kolei jest to praca czarno-biała, która odnosi się jakby bezpośrednio do sali, w której się znajduje. I myślę, że jest ona o tyle fajna, że tworzy zupełnie jakby inny klimat w tym pomieszczeniu, w którym to się znajduje. To jest na ostatnim piętrze naszej wystawy. No i przede wszystkim też to, że jest ulotna o tyle, że zostanie całkowicie zamalowana, kiedy wystawa się skończy. Czyli jakby do 9 lutego można ją tylko zobaczyć, a potem już tylko na zdjęcia. A powiedz, jak Ty zauważyłaś, może jest właśnie też takie dzieło sztuki, taki obiekt, który zwraca uwagę osób, które odwiedzają. Czy jest taka jedna rzecz, gdzie faktycznie najwięcej osób się przy niej zatrzymuje i wzbudza największe zainteresowanie? Myślę, że to może być wiele obiektów z sali środkowej, czyli tak zwanej naszej plus jedynce. Co to jest za sala? To jest taka sala, która troszkę wygląda jak plac zabaw, jest taka bardzo kolorowa. Jest w niej kilka takich dziwnych, może trochę surrealistycznych obiektów. Głównie są to prace Marzeny Nowak, to też jest artystka, która jest w tej chwili naprawdę na rynku sztuki bardzo, bardzo znana. Jest jedna z tych prac, to jest tak zwana zielona wstążka, to jest obiekt wykonany ze stali, taka jakby spirala zwinięta. I to rzeczywiście wygląda bardzo abstrakcyjnie, po prostu leży na ziemi bez żadnego postumentu czy bez żadnej ochrony.
No i z jednej strony może ona przypominać jakąś taką przeskalowaną, nie wiem, wstążkę Alicji z Krainy Czarów. Komuś z kolei dzieciom na przykład się kojarzyła z taką...